Witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu poświęconym właśnie zagadnieniu Mesjasza w pismach Starego, Nowego Testamentu. Jak zauważyliście, na razie jesteśmy bardziej przy Starym Testamencie, bo Stary Testament jest tą księgą, czy to są te księgi, które niejako przygotowywały drogę na przybycie Syna Bożego, Zbawiciela świata. Jest tak wielkie bogactwo w pismach Starego Testamentu, tak wiele treści dotyczących Mesjasza, że tak naprawdę gdybyśmy chcieli to szczegółowo omówić, myślę, że może i 30 spotkań by nie wystarczyło. Przesunęliśmy się w sposób taki dosyć może wolny nawet, bo omówiliśmy dosłownie kilka wersetów z kilku różnych ksiąg, a już mamy dzisiaj piąte spotkanie. Więc gdy przeglądałem ponownie te wszystkie proroctwa i przypominałem sobie niektóre fragmenty, to pomyślałem, naprawdę sporo czasu by nam to zajęło. Ja na początku tej serii wspomniałem, że chciałbym to bardziej szczegółowo omówić i chciałbym taki dodatkowy jakby cykl tych spotkań poprowadzić, może tylko nagrywając głos. I wtedy te szczegóły, które gdzieś tam opracowałem sobie, gdzie zbierałem z różnych książek, z różnych treści, będę chciał wtedy omówić tak bardziej precyzyjnie. Natomiast tutaj mamy zakres czasu ograniczony. W zasadzie mieliśmy mieć mniej więcej 5 spotkań, ale liczę, że dzisiaj no, niestety będziemy musieli jednym spotkaniem jakby zamknąć Stary Testament. Nie będzie to łatwa sprawa. Zdaje się całkowicie na pomoc Bożą w tej sprawie, zresztą przy każdym wystąpieniu, ale dzisiaj szczególnie. Chciałbym jeszcze 2 spotkania poprowadzić na podstawie Nowego Testamentu, abyśmy przyjrzeli się z bliska, jak poszczególni ludzie w Izraelu reagowali na właśnie na tą wieść, że narodził się Zbawiciel, że pojawił się Zbawiciel, jakie mieli wyobrażenia na ten temat, jak postrzegali Mesjasza, jakiego Mesjasza oczekiwali. Oczywiście wielu z nas już wie, jakiego Żydzi oczekiwali Mesjasza i dlaczego Mesjasz, który przyszedł, rozczarował ich, może nie wszystkich, ale wielu. Ale tym tematem zajmiemy się już przy omówieniu Nowego Testamentu. No właśnie, jak dzisiaj w tak krótkim czasie opowiedzieć Stary Testament? Gdy modliłem się, taka myśl mi przyszła, abyśmy pewne akcenty rozłożyli w oparciu o poszczególne księgi i pewne epizody z historii ludu wybranego, ale nie tylko ludu wybranego jako Izraela, bo wiemy, że proroctwa mesjańskie pojawiły się już na samym początku, kiedy człowiek upadł w grzech. I tak sobie usiadłem i podzieliłem nawet na kartce na takie momenty przełomowe w historii świata. To jest bardzo interesujące, ponieważ gdy popatrzymy na Stary Testament, to zauważymy bez trudu, że temat Mesjasza jest podzielony, czy może inaczej, proroctwa mesjańskie, te takie najbardziej kluczowe, najmocniej, najsilniej przemawiające do nas, właśnie znajdują się w momentach przełomowych dla świata, a potem Izraela. Gdy ludzkość upada w grzech, mamy pierwsze proroctwo, które oczywiście przywołaliśmy na samym początku, o potomku, o potomstwie, o walce pomiędzy potomstwem węża i niewiasty. I to proroctwo pojawiło się zaraz właśnie na początku historii dziejowej świata, kiedy to zło no, zwyciężyło w życiu pierwszej pary ludzkiej dobro i no, niestety zaczęło się. Później kolejne proroctwo pojawia się w momencie, kiedy Izrael dostaje się do Egiptu, ale nie jest to czas jakiś może dramatyczny dla Izraelitów, poza suszą i poza głodem, bo są to czasy Józefa i tak naprawdę Egipt i Faraon, powiedzmy, że w jakimś stopniu był sprzymierzeńcem Izraela. Wiemy, że Józef był w bardzo dobrych relacjach z ówczesnym Faraonem. To oczywiście przyniosło też dalsze efekty, bo zostało zabezpieczone jedzenie, tak, dla
dla oczywiście rodziny Józefa i Jakub wraz z rodziną oczywiście przybył do Egiptu. I w tym czasie Jakub wypowiedział też ważne proroctwo dotyczące Mesjasza. Potem mamy okres oczywiście pobytu w Egipcie. Pojawia się Mojżesz. Mojżesz jest tym, który ma wyprowadzić Izraela z Egiptu. I czy w czasach Mojżesza pojawiają się ważne proroctwa dotyczące Mesjasza? Tak, i to też jest przełomowy moment. Oczywiście dla Izraelitów, którzy opuszczają Egipt w sposób spektakularny, gdyż sam Bóg wkracza w historię Izraela zgodnie ze swoją obietnicą, że przybywa, aby ich wykupić z ziemi egipskiej. No i w tym czasie, kiedy Izrael wędruje 40 lat po pustyni, mamy proroctwo, które wypowiada Mojżesz. Mojżesz zapowiada, że proroka podobnego jak on wzbudzi Bóg Izraelowi i tego proroka słuchać będą, zanim będą podążać. Oczywiście wiedzieli Izraelici, że to będzie ktoś wyjątkowy i oczekiwali takiej osoby. Zdawali sobie sprawę, że nie był to Jozue, bo sięgaliśmy do fragmentów, które mówiły, że na ten czas nie pojawił się taki prorok jak oczywiście Mojżesz, ale w czasach Mojżesza, w czasach, kiedy wędrowali po pustyni, a więc to jest ten kolejny moment przełomowy w tym przypadku dla Izraela, pojawia się kolejne proroctwo Bileama. Tak? Bileam, prorok, również wypowiedział niezwykłe rzeczy dotyczące Mesjasza i jego przyjścia. Fakt, wspomniał, że to nie jest jeszcze ten czas. Powiedział, że widzi go, lecz nie z bliska, ale te szczegóły, które właśnie były zawarte w tych proroctwach, były istotne dla późniejszego zrozumienia oczywiście, kim będzie Mesjasz, gdzie się urodzi, z jakiego rodu będzie wywodził się Mesjasz, z jakiego ludu. Te wszystkie informacje, żeśmy już po części omawiali. Jaki moment następny, przełomowy moment dla Izraela się pojawia? No oczywiście tym momentem przełomowym będzie czas, kiedy Izraelici ustanowią sobie króla. Tak? No, wiemy z zapisu biblijnego, wielu różnych fragmentów, nawet w księgach mojżeszowych, czyli w Torze, Bóg zapowiedział, że przyjdzie taki moment, że Izraelici będą mieli króla. Nie oznaczało to, że Bóg chciał, aby mieli króla na wzór ościennych narodów i innych narodów. Oni chcieli króla, jak wiemy z tej historii. I pierwszy król, który się pojawił, to był król, którego oni pragnęli. To był król według ich upodobań. Dopiero po tym nieszczęsnym okresie tego króla, mówimy tutaj o królu Saulu, który doprowadził do pewnego duchowego upadku też swój lud. W jakim stopniu? Wiemy, że w momencie końcowym jego życia sięgnął nawet do porady do wróżki i wróżbitki, i wywoływała rzekomego ducha Samuela. Oczywiście z historii, jeśli się dobrze temu przyglądamy, nie był to żaden duch Samuela. A więc sięgnął po spirytyzm, po okultyzm. Jego słudzy to obserwowali. Jego słudzy zostali też błędnie skierowani na drogę, o której Bóg powiedział, że jest przeklęta. I przestrzegał oczywiście Izraelitów, żeby tą drogą nie szli. Mieli słuchać proroków. Niestety Saul nie słuchał proroków. I po nim przyszedł człowiek, pojawił się człowiek, który został określony mianem króla według serca Bożego, według Bożego upodobania. I co się dzieje? Przychodzi król, który jest w zgodzie z Bożym powołaniem. Jest to król, który jest szczególną postacią, gdy spoglądamy na królów izraelskich, judzkich. Zresztą sięgając po Biblię, bardzo dużo treści mamy pozostawionych, nie tylko w kontekście jego życia, historii i doświadczeń, ale także niezwykłych treści, które w cudowny sposób opowiadają nam o Bogu. Są to oczywiście psalmy. Tak? Psalmy wywyższają Boga, chwalą Boga, są to psalmy pochwalne, są to pieśni, tak, ku czci Boga, ale też psalmy są powiązane z historią choćby Dawida i jego różnymi etapami z życia. I w tym czasie Dawid, kiedy sprawuje władzę królewską, z natchnienia Ducha Świętego zapisuje wspaniałe proroctwa
dotyczące Mesjasza. Oczywiście, gdybyśmy teraz mieli szczegółowo wertować księgi biblijne i tutaj też w tym przypadku księgę psalmów, na pewno byłoby trudno nam to wszystko omówić, ale takie psalmy, które się pojawiają u Dawida, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o zapowiedź przyjścia Mesjasza, teksty i wypowiedzi, które znalazły swoje odzwierciedlenie w nauce oczywiście Kościoła wczesnoapostolskiego. Oczywiście w ustach Pana Jezusa też pojawiają się teksty, które dotyczą Jego osoby. No to takim psalmem na przykład szczególnym jest psalm drugi, który zapowiada pomazańca, króla, który ma się narodzić, który ma zmartwychwstać, jak potem się dowiemy, oczywiście, gdybyśmy szczegółowo tutaj czytali te psalmy, werset 7, ogłaszam zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Oczywiście to zrodzenie, o którym tutaj jest mowa, nie chodzi o to, że Pan Jezus się w pewnym momencie urodził, czy został zrodzony, tak? Niektórzy to słowo zrodzony różnie interpretują, gdy czytamy Dzieje Apostolskie 13 rozdział, czy List do Rzymian 1 rozdział, wersety od 1 do 4, to tam znajdziemy odpowiedź, co to znaczy, że Bóg zrodził swego Syna. Oczywiście jest to wytłumaczone w aspekcie Jego zmartwychwstania, tak? A więc dzieła odkupienia i oczywiście zwycięstwa. Nie będę się zagłębiał teraz w te wszystkie treści. Oczywiście w psalmach Dawida odnajdujemy treści oczywiście też no, bardzo smutne, tak? Bo opowiadające o przykrych, bolesnych doświadczeniach Mesjasza wraz oczywiście z Jego śmiercią. Tutaj moglibyśmy przywołać psalm 22, kiedy Pan Jezus konał na krzyżu, kiedy został przebity, kiedy zamiast pocieszenia i oczywiście otuchy otrzymał z ust wielu osób wzgardę, poniżenie, szydzenie, tak? A więc ten psalm 22 jest bardzo, bardzo znany, jeśli chodzi o te treści. Oczywiście są inne psalmy. Ja tylko tak delikatnie dzisiaj dotykam tych treści. No, psalm na przykład 118, teraz mi się tutaj przypomina bardzo ważny fragment, który będzie miał powiązanie z księgą Izajasza, oczywiście proroka, kiedy będzie mowa o kamieniu, który będzie wzgardzony, który będzie odrzucony. Tak? Jednak dla Boga to nie będzie stanowiło problemu, dlatego że Bóg i tak swoje dzieło wypełni, i tak dokona je. Tak? I tutaj mam na myśli przede wszystkim 22 werset, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oczywiście nie przez Pana się to stało, że ci budowniczowie odrzucili ten kamień, bo Pan Bóg nie planował tego, aby budowniczowie odrzucali ten drogocenny kamień. Oczywiście tym kamieniem jest Jezus Chrystus, jak oczywiście zobaczymy to w kolejnych tekstach biblijnych i w Nowym Testamencie. Ten fragment jest cytowany zarówno przez Pana Jezusa, jak i przez apostołów, tak? Bo i apostoł Paweł, i apostoł Piotr przywołują te treści, które zawarte są w tym psalmie i także w księdze oczywiście Izajasza. Ale przez Pana się to stało, że On jest tym kamieniem węgielnym, tym kamieniem narożnym, tym stabilnym kamieniem, tym pewnym kamieniem, na którym ta budowla, oczywiście duchowa budowla, będzie rosła i będzie widoczna jej potęga, kiedy Chrystus będzie wywyższony przez swój Kościół, nie tylko na oczach ziemskich istot, ale także mieszkańców innych światów, aniołów, o których też wspomina Pismo Święte. Co jeszcze w psalmach mamy? No mamy tutaj psalm, ja troszeczkę poszedłem dalej, ale mamy też psalm 110, kiedy czytamy, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. No oczywiście dalsze wersety, kiedy Pan ustanawia tego Pana jako kapłana na wieki, według porządku Melchisedeka. Tak? Ten motyw i te treści znajdziemy oczywiście w liście do Hebrajczyków. Tam autor tego listu ukazuje Mesjasza też z perspektywy kapłana, jego roli kapłańskiej i nie tylko z perspektywy oczywiście Melchisedeka, króla Salemu,
z którym miał spotkanie oczywiście Abraham, ale też z pozycji kapłana, który służył w świątyni izraelskiej, tak? Bo ten Melchisedek, wiemy, że nie służył w świątyni izraelskiej, ale Jezus Chrystus służy w świątyni oczywiście nie izraelskiej, ale niebiańskiej, ale na wzór kapłanów oczywiście, którzy sprawowali tutaj służbę na ziemi. I te powiązania i te połączenia często występują, dlatego że jeden obraz, jedno wyobrażenie nie byłoby w stanie oddać pełnię chwały, mocy i boskości Jezusa Chrystusa. Tak? A więc jest wiele obrazów i wiele połączeń, które tworzą jedność, tak? Taki ujednolicony obraz. Ja często, gdy mam okazję rozmawiać z ludźmi w różnych okolicznościach na temat zapowiedzi Mesjasza, lubię takie porównanie do puzli, że ten cały obraz dotyczący Mesjasza to są takie porozkładane w wielu egzemplarzach cząstki tych puzli, które należy złożyć i wtedy tworzą taki wspaniały, panoramiczny obraz życia, misji, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I to jest niesamowite. I Bóg jakby te porozrzucane puzzle dał nam w Biblii, a więc w różnych księgach Starego Testamentu i za sprawą Ducha Świętego jest w stanie nam pomóc, abyśmy to nie tylko poskładali, ale także żebyśmy to zrozumieli, bo chodzi o to, żebyśmy umieli odczytać księgi prorocze. A Nowy Testament mówi o tym wyraźnie, że ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, nie tylko zrozumieli, ale ci, którym był dany dar nauczania, umieli skutecznie przekonywać Żydów w odniesieniu do Mesjasza, jeszcze może za moment o tym powiemy, jaki motyw był istotny, jeśli chodzi o nauczanie Mesjasza w Nowym Testamencie, ale także potrafili wyjaśnić te wszystkie teksty, które dotyczyły Jego osoby i swoje wypełnienie znalazły w Jezusie z Nazaretu. Bo to było bardzo ważne. Tak? A więc Żydzi widzieli Mesjasza, widzieli Jego życie i potem oczywiście autorzy Nowego Testamentu, w wielu przypadkach byli to nie tylko oczywiście apostołowie, ale słudzy Boży, którzy się nawrócili, jak Apollos, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, że skutecznie zwalczał Żydów. W jaki sposób? Czy bił się z nimi na pałki, miecze? Nie. Właśnie zwalczał ich, wykazując, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem na podstawie oczywiście Pism. A więc tu mamy wspaniałe rzeczy. Oczywiście tych treści jest tutaj więcej, kiedy Bóg też położy tych nieprzyjaciół pod stopy Mesjasza, kiedy on już przyjdzie jako zwycięzca, jako król królów, pan panów, nie będzie już zakładał oczywiście korony cierpienia. I tutaj te treści i te proroctwa, faktycznie one się ze sobą gdzieś tam łączą, tak? Nieraz w takiej jednej kompozycji są przekazane. Teraz studujemy akurat Księgę Izajasza na naszych nabożeństwach i w ostatniej lekcji właśnie autor wspomina, gdy odwołuje się do 11 rozdziału Księgi Izajasza, wspomina właśnie, że czytając w jednym ciągu Księgę Izajasza, 11 rozdział, moglibyśmy odnieść wrażenie, że to jest jedno opowiadanie, które będzie miało miejsce w jednym czasie. I Żydzi, czytając w ten sposób te treści, mogli dojść do wniosków, no faktycznie, no to teraz jak Mesjasz przyjdzie, to tutaj powinien oczywiście wypełnić te wszystkie szczegóły proroctwa. Narody powinny drżeć przed Bogiem Izraela, z pokorą przyjść do Mesjasza, nawrócić się, uznać moc Boga i tak dalej. No oczywiście to się nie stało w czasie, kiedy Pan Jezus przyszedł. Wiemy, że wielu ludzi patrząc na Jezusa rozczarowało się, kiedy nie przyjął tej godności królewskiej, którą Izrael chętnie by mu przekazał. Kiedy szczególnie wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, to wtedy wiele było osób, które płonęły nadzieją, że teraz Izraelowi zostanie okazany król. Oczywiście król taki, jakiego oczekiwali, jakiego pragnęli, czyli król zwycięski, król, który pokona wrogów i zaprowadzi pokój na ziemi. Oczywiście tych tekstów jest wiele, ale gdy patrzymy szczegółowo na proroctwa starotestamentowe, to możemy dostrzec, że te dwa obrazy nie da się połączyć w jedną całość w znaczeniu czasu.
Dlaczego? Dlatego, że są teksty biblijne w Starym Testamencie, które zapowiadają, że kiedy przybędzie Mesjasz na ziemię, niestety Mesjasz nie będzie rozpoznany, mało tego, będzie źle potraktowany, odrzucony i nieuznany. To jest niesamowite, że proroctwa Starego Testamentu zapowiadały, że niestety przy pierwszym przyjściu Mesjasza, gdy przyjdzie jako sługa cierpiący, będzie oczywiście odrzucony, oczy będą zaślepione, uszy nie będą słyszeć tego, co Bóg przez Mesjasza przyjdzie uczynić dla tego narodu. No i faktycznie, gdy studiujemy Księgę Izajasza, możemy zauważyć, że w tych proroctwach mamy podwójne, a czasami potrójne spełnienie, jeśli chodzi o działanie Boga przez Jego Syna. To znaczy, w czasach oczywiście Izajasza byli ludzie zaślepieni, byli ludzie zatwardziali, nie przyjmowali tego, co im Bóg przez proroka mówił, także w kontekście tego, co zaplanował uczynić w przyszłości. W czasach Pana Jezusa historia dosłownie odwzorowuje się, bo ludzie też mają problem z uwierzeniem, też są zaślepieni. Nawet Chrystus te słowa kieruje do apostołów. To jak to? Jeszcze nie rozumiecie, jeszcze nie widzicie. Tak? Znajdujemy w Ewangeliach takie treści. I z pewnych fragmentów Biblii wynika, że w czasach końca ma być podobnie. Że ludzie również będą zaślepieni na prawdę o powtórnym przyjściu Chrystusa. Również będą mieli problem z uznaniem tego, że Chrystus przyjdzie i odnowi świat i przygotuje nowy świat i wskrzesi z martwych ludzi do życia wiecznego. Dzisiaj, kiedy rozmawiam z ludźmi, naprawdę, nawet ci, którzy deklarują się jako wierzący, mają problem z uwierzeniem w zmartwychwstanie, że nastąpi powszechne zmartwychwstanie, że Chrystus wielkiej mocy i chwale przybędzie tutaj na tą ziemię. Bardziej wierzą chyba w to, że gdzieś tam po śmierci, w jakiejś wersji duchowej, nienamacalnej, gdzieś tam wędrują za światach na różnych poziomach, bo niektórzy nawet wierzą, że są różne poziomy, zanim się dojdzie do nieba. Niektórzy mówią, że nawet tam chyba nie dojdą za swoje grzechy. Różnie to jest. Ale wracając tutaj do tego tematu, więc w psalmach mamy oczywiście tych treści więcej. Ja nie chciałbym teraz wymieniać tego wszystkiego, oczywiście o królu, o pomazańcu, o jego władzy królewskiej. Dawid dużo podkreślał właśnie rolę Mesjasza jako króla, jako władcę. Tak? No Dawid sam przecież był królem, a miał ktoś przyjść na wzór króla Dawida. Zresztą Dawid jest po linii mesjańskiej i z rodu Dawida miał przyjść syn, miał przyjść potomek, którego nawet Bóg nazywa w księgach Dawidem. Oczywiście to nie będzie reinkarnowany Dawid, ani Dawid, który miałby ewentualnie wstąpić do nieba i potem powrócić na ziemię, bo kiedy Piotr przemawiał w dzień Pięćdziesiątnicy, to wyraźnie oświadczył Judejczykom, bowiem powiedział, nie Dawid wstąpił do nieba. Czyli Dawid nie poszedł jeszcze w tym czasie do nieba. Wiemy z zapisu biblijnego, również z wielu miejsc, także Nowego Testamentu, że Pan Bóg to zmartwychwstanie dla mężów niewiast Starego i Nowego Testamentu przygotował w jednym czasie, jak to choćby wskazuje na to list do Hebrajczyków 11 rozdział, szczególnie możemy to w tej końcówce 11 rozdziału przeczytać, gdy mowa jest o bohaterach wiary. A więc w czasach, kiedy pojawił się prawdziwy król, według serca Bożego, pojawiają się proroctwa mesjańskie. Ale na tym oczywiście nie koniec, bo Dawid nie był ostatnim, który zapowiadał nadejście Mesjasza. Rozpoczyna się faza czy era królów, królów judzkich i izraelskich. No i oczywiście w czasach królów izraelskich szczególnie działają prorocy tacy jak Izajasz. Tak? Izajasz był tym wielkim prorokiem. I Izajasz był świadkiem tego, jak Izraelici po równi pochyłej idą na duchowe dno. Tak? No, my akurat jesteśmy na bieżąco teraz, bo studiujemy te tematy, jesteśmy blisko tych wydarzeń. Mówiliśmy na temat Achaza, króla judzkiego, Jotama, na temat Uzjasza
i mówiliśmy też na temat działalności niedawno oczywiście proroka Izajasza, choć jesteśmy na razie na wstępie tej księgi. I teraz przenosząc się do księgi Izajasza, oczywiście w księdze Izajasza mamy wspaniałe zapowiedzi dotyczące nadejścia Mesjasza. I to ciekawe, że te zapowiedzi już pojawiają się w momencie, kiedy Izraelici powoli zmierzają w kierunku całkowitego upadku, kiedy przestają być już narodem. Wiemy, że ich grzechy, postawa królów izraelskich przyczyniła się do tego, bo Pan Bóg nie planował takiej przyszłości dla Izraelitów. Ale w tym momencie przełomowym, w tym przypadku już dla Izraela, pozostawiamy na razie Judę, pojawiają się proroctwa typowo mesjańskie. A więc Bóg w tym trudnym momencie daje otuchę i zapowiada, że mimo ich grzechów, mimo takiego ich upadku, Bóg i tak zrealizuje swoje dzieło. Gdzie mamy wspaniałe treści dotyczące Mesjasza? No oczywiście to proroctwo dane za czasów Ahaza. Niedawno żeśmy mówili o tym proroctwie, 7 rozdział, werset 14, dlatego sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Immanuel. No, mówiliśmy tutaj też o księdze Izajasza, która zapowiada nieraz podwójnie albo potrójnie coś, jakieś wydarzenie. Niebawem pojawił się pewien chłopiec, który tutaj jakby po części realizował te proroctwa, ale wiele postaci, które się pojawiały, takie jak już mówiliśmy Józef, czy Mojżesz, czy Daniel, te postacie były też takimi typami wskazującymi na Mesjasza, na przyjście Jezusa Chrystusa, a więc postacie typowo, typologiczne, tak? No i patrząc właśnie na Księgę Izajasza, możemy zauważyć, że Bóg konsekwentnie co rusz dokłada treści dotyczące przyjścia obiecanego. I tak w 8 rozdziale jest zapowiedź narodzenia czy przyjścia tego, który będzie, no niestety, odrzucony. Tego, który stanie się zgorszeniem dla oczywiście narodu izraelskiego. Werset 13. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech on będzie waszą bojaźnią, waszym lękiem i będzie wam świętością, ale też kamieniem obrazy, skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. Co więcej, jest powiedziane, że wielu się potnie. Gdy Pismo Święte używa ten zwrot wielu, to zazwyczaj oznacza większość. A więc większość potknie się o nie, upadną, potłuką się, będą usiedleni i schwytani. Tylko nieliczni, ta resztka będzie w gronie tych, którzy są nazwani uczniami Pana. W tych uczniach będzie zapieczętowana nauka i oni będą wyczekiwać swojego Boga. Niesamowita rzecz. A więc już prorok, czy też Bóg przez proroka przygotowuje naród izraelski na to, że przyjście Mesjasza, czasy Mesjasza będą to trudne dla narodu izraelskiego i tak naprawdę podzielą ten naród. I faktycznie, kiedy czytamy Nowy Testament, mógłbym tutaj na chwilkę przywołać, bo jeszcze do Nowego Testamentu wrócimy, choćby sam początek Ewangelii Łukasza, proroctwo Symeona mówi wyraźnie i błogosławił im Symeon, a więc dziecku i Marii i Józefowi i rzekł do Marii Matki Jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. To jest niesamowite, tak? Izraelici czekają na swojego Mesjasza, przychodzi Mesjasz, nie rozpoznają go, a nawet gdy zaczynają go rozpoznawać, to stwierdzają, że to jest zbyt wielka cena, jaką musieliby zapłacić, żeby go uznać. Bo faktycznie Ewangelia Jana, 12 rozdział mówi, że wielu uwierzyło w niego, ale gwoli przywódców religijnych, faryzeuszy i innych, nie wyznawali swojej wiary, bo nie chcieli być wyłączeni z synagogi. A więc Izraelici staną przed testem, przed doświadczeniem, które albo przejdą, albo nie. Jedni przejdą, drudzy nie przejdą. Jedni uznają, że ten kamień jest wartościowy, że na tym kamieniu warto budować, inni natomiast uznają, że nie,
To jest za wielka cena, jaką trzeba zapłacić, by wierzyć w Jezusa Chrystusa. Bo faktycznie Jezus Chrystus nikogo nie oszukiwał, nie zaciemniał obrazu, nie ukrywał faktów, nie ukrywał prawdy. Powiedział wyraźnie, że jeżeli stajesz się moim naśladowcą, to przygotuj się na to, że będziesz miał ostry sprzeciw. Wśród swoich bliskich, wśród tych, których znasz w mieście, wśród tych, których spotykasz w synagodze i wśród nawet z czasem królów i przywódców i liderów tego świata. Tak? Powiedział o tym wyraźnie, że prześladowania będą, sprzeciw będzie. Jeżeli powiedział gospodarza Belzebubem nazwali, to tym bardziej jego domowników. I to jest niesamowite, bo kiedy patrzymy do tekstów starotestamentowych, wyraźnie tutaj widać z tych fragmentów, że tak będzie. Gdybyśmy się przenieśli jeszcze chwilę, będąc przy Izajaszu, do 28 rozdziału tej księgi, to także napotykamy tutaj ten test, tą próbę i określenie się, po której stronie tego konfliktu Żydzi staną. I faktycznie, werset 16, dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Oczywiście uczynię prawo miarą i sprawiedliwość wagą, lecz schronienie kłamstwa zmiecie grat, a kryjówki zaleją wody. Gdy popatrzymy na ten fragment i popatrzymy na inne fragmenty, które się powyżej znajdują, zauważymy, że ci, do których zostało skierowane to słowo, to są buntownicy. To są ludzie, którzy mówią, zawarliśmy przymierze z śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę. To są ci, którzy wybierają kłamstwo. To są ci, którzy odrzucają objawienie. To są ci, którzy spotkają się w pewnym momencie z tym, że to objawienie będzie dla nich grozą, a nie dobrą nowiną. Bo dobra nowina jest w momencie, kiedy przychodzi kamień, kiedy narodzi się Jezus Chrystus. Jest on kamieniem wypróbowanym, kosztownym. A więc Bóg daje to, co najcenniejsze, węgielny i jest mocno ugruntowany. Jeżeli wierzysz w ten kamień, nie zachwiejesz się. Ale teksty przygotowują nas na to, że nie będzie łatwo, że ludzie będą mieli problem z uznaniem tego kamienia. Zresztą psalm, czytaliśmy psalm 118, o tym mówi. Oczywiście dalsze fragmenty, jest dużo proroc Izajasza, moglibyśmy tutaj 42 rozdział oczywiście cytować, oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza, natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Prawo, niektóre przekłady mówią, sąd ogłosił, sąd. No sąd z prawem jest bardzo mocno połączony, więc tutaj te dwa terminy się pojawiają na przemian. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo, nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. Niesamowite proroctwa. Więc Bóg ma swojego sługę, ten sługa przyjdzie, utrwali to prawo, utrwali Boże zasady. Sposób jego postępowania nie będzie huczny, nie będzie krzyczał, ale ktoś powie, no zaraz Jezus Chrystus przecież wszedł do świątyni, wygonił przekupniów, mocnym głosem do nich się wypowiedział. Tak, gdy wypowiedział się jako sędzia, gdy wypowiedział się przeciwko grzechowi, to 11 rozdział Izajasza mówił, to wtedy będzie karcił z mocą. Ale jego charakter, jego osoba jest cicha. Nowy Testament będzie wskazywał na to. Jezus Chrystus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego ducha znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Kiedy Chrystus był stawiany w różnych sytuacjach trudnych, gdzie niejednemu by nerwy puściły, może by wdał się w jakąś polemikę, może by zaczął grozić, uderzyłeś mnie w twarz, mój Bóg ci odda, zobaczysz, 10 razy dostaniesz za to. Może niejednego by gdzieś tam poniosło. Jezus Chrystus zachowywał się spokojnie do ostatniej chwili. Tak? Nawet w pewnym momencie milczał i już nie odpowiadał na zarzuty przeciwko niemu. Także nawet Piłat się zdziwił, że on nie odpowiada na te zarzuty. Tak? A więc co więcej, tutaj w tym proroctwie jest ukazany jako ten, który przychodzi do tych, którzy są złamani, może przygaśli, tak, duchowo. On chce ten płomień na nowo
roznieść. On chce, żeby ludzie powstali do życia. I te motywy będą już potem obecne też u różnych proroków. A więc w księdze Izajasza, no musielibyśmy się tu naprawdę w wielu miejscach zatrzymać, w wspaniałych tekstach, dużo mam tych tekstów tutaj pozaznaczanych, czy 49 rozdział, czy 50 rozdział, Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, znamy te fragmenty, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi ucho moje, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmocny otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. A czyli będzie moment bardzo trudny, tak? I faktycznie mój grzbiet nadstawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłoniłem przed obelgami i pluciem. Potem jeden z mniejszych proroków będzie mówił, że kijem biją sędziego izraelskiego. Potem kolejny prorok, bodajże Zachariasz, będzie mówił o tym, że znowuż Jezus Chrystus jako ten Mesjasz będzie źle potraktowany, bo ludzie postawią pytanie, skąd masz te rany? On mówi, zadano mi w moim domu, w domu Izraela, w domu judzkim. Kto to zadał? No naród. Naród mi zadał te rany, tak? Są oczywiście fragmenty, które o tym mówią. Kiedy zmierzamy dalej, są kolejne proroctwa, 52 rozdział, różne porównania, w których Bóg mówi, że tylko On ze względu na siebie samego może zmazać winy. Potem Bóg powie, starłem Twoje występki, odkupiłem Cię, nawróć się do mnie. W jaki sposób? No właśnie, w jaki sposób? W jaki sposób Bóg odkupi swój lud? Sięgamy po 53 rozdział Izajasza. W 53 rozdziale mamy opisane, w jaki sposób Bóg odkupi przez Mesjasza swój lud. Co zrobi? Co uczyni? Przyjdzie na ten świat. Narodzi się w rodzie Dawida i przyjdzie objawić Boży charakter. Jednak nie będzie rozpoznany, będzie potraktowany okrutnie, będzie odrzucony, będzie uznany za przestępcę, tego, który jest przeklęty przez Boga, a przecież tekst mówi, że On choroby nasze i cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, cytuję tutaj werset 4, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Czyli kto to zrobił? No Bóg to zrobił. W jakimś stopniu Bóg to zrobił, tak? Bo będzie kolejne proroctwo, które będzie mówiło, że uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. W jakim stopniu to zrobił? W jakim sensie to zrobił? No właśnie. Dziwny fragment się znajduje, ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Ktoś powie, jak to? Bogu upodobało się utrapić cierpieniem swojego syna? Co to za dziwna wypowiedź? Ale gdy czytamy szerszy kontekst, czytamy, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo. Czyli Bogu nie upodobało się to, że jego syn cierpiał, ale upodobało się to, że Bóg w osobie syna przyszedł cierpieć za nas, aby nas odkupić. Tak? A więc Bóg, Ojciec, patrzył przez syna i jego dzieło, jak? Przez pryzmat odkupienia człowieka. A więc każdego z nas, ciebie i mnie. I tu są piękne fragmenty, które mówią o tym, że sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. I dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy. On to poniósł grzechy wielu i wstawił się za przestępcami. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc Starego Testamentu, w tym przypadku Księgi Izajasza, która w cudowny sposób, niezwykły sposób rysuje nam portret Jezusa Chrystusa, Jego życia, Jego doświadczeń. Tu moglibyśmy się zatrzymać na osobnym wykładzie, żeby każdy tutaj fragment z osobna omówić i wydobyć te wspaniałe treści, jakie są oczywiście zawarte w tym przesłaniu. No takich fragmentów jest wiele. Oczywiście jest powiedziane, wszyscy, którzy chcecie kupić, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy. Jak kupić bez pieniędzy? Bierzcie darmo, to wszystko jest darmo. Tak? Bóg darmo przychodzi zbawić człowieka. Oczywiście na ten okres działalności proroka Izajasza nakłada się działalność dwóch proroków, szczególnie dwóch proroków, którzy też prorokują o Jezusie Chrystusie, o Mesjaszu. To jest Ozeasz i to jest oczywiście Micheasz. Co znamy z proroctw Micheasza?
No, znamy choćby proroctwa, no otwórzmy sobie tak szybciutko już, żebyśmy mogli tu pewne jeszcze myśli ogarnąć i do nich sięgnąć. Już idę szybciutko do Michała. Znane proroctwo, na pewno już gdzieś tam w głowach nam świta, pochodzi z piątego oczywiście rozdziału. Niektóre przekłady Biblii do piątego rozdziału dają werset 14. Chyba Gdańska to robi, który de facto w przekładzie Biblii Warszawskiej jest jako 14 werset 4 rozdziału. I to jest napisane tak: a teraz zrań się wieloma nacięciami, usypano wały przeciwko nam, kijem biją po twarzy sędziego Izraela. To jest ten fragment, o którym oczywiście już wspomniałem. I za chwilę po tym, jak jest powiedziane, że kijem biją po twarzy sędziego Izraela, a wiemy, że Mesjasz też jest przedstawiony jako sędzia, choćby 11 rozdział Izajasza, to zaraz potem pojawia się to zdanie: a ty, Betlejem Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieków, od dni zamierzchłych. Nie? I tam jest ciekawy też fragment trzeci. Będzie pas mocno, będzie pas w mocy Pana, a więc będzie pasterzem w chwale imienia Pana swego Boga. Wtedy będą mieszkać w pokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi i on będzie pokojem. Zobaczmy, jak w niezwykły sposób jest tutaj przedstawiony Mesjasz, pełen mocy, pełen chwały. I oczywiście to, co on dokona, przyczyni się, że jego chwała będzie obecna na całej ziemi. I znowuż prorok Izajasz, 11 rozdział, o tym wspomina, kiedy załopocze sztandar nad ludami. Miejsce jego pobytu Chrystusa będzie sławne i narody będą przychodzić do chwały Pana. I będą w chwale Pana chodzić, jak księga oczywiście Apokalipsy o tym mówi. A więc jest wyraźne wskazanie, bardzo ważne w tym okresie, kiedy Izrael już chyli się ku upadkowi, że z Betlejem, z Efrata, z najmniejszych okręgów judzkich przyjdzie ten, który jest władcą Izraela, a początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Biblia Tysiąclecia mówi od dni wiecznych. Więc niezwykle tutaj proroctwo nam poszerza ten obraz dotyczący Jezusa Chrystusa i oczywiście jego pojawienia się. Mówimy Jezusa Chrystusa, bo już mówimy z perspektywy Nowego Testamentu, tak? Jako ci, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest wypełnieniem tych wszystkich proroctw mesjańskich. Oczywiście do Michała moglibyśmy jeszcze tutaj, niektóre teksty sobie dopisywałem, nie mielibyśmy teraz czasu, żeby to wszystko omawiać, jak już wspomniałem, tak? To jest ciekawe, że Michał właśnie mówi w kontekście pojawienia się Mesjasza, że Bóg, tam 7 rozdział, werset 19, znowu zmiłuje się nad nami i zmyje nasze winy i wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. A więc Bóg rozprawi się definitywnie z grzechem, tak? Bóg to usunie. Znowuż w podobnym tonie i w podobnej treści, jak to mówił Izajasz, że te wszystkie przestępstwa, te winy zostaną zgładzone. Bóg się osobiście tą sprawą oczywiście ma zająć i się zajmie z perspektywy tamtych dni i oczywiście tamtych proroków. Kiedy Izrael upada, pojawia się w miejsce Izraela czas prorokowania, kiedy królowie judzcy oczywiście sprawują swoją władzę. Izraela już nie ma, ale jest to też moment przełomowy dla królów judzkich. Jaki to będzie moment przełomowy? Z jakimi wydarzeniami będzie powiązany? No będzie powiązany oczywiście z królami babilońskimi, tak? Z czasem, kiedy król babiloński będzie władcą takim absolutnym. Myślimy tutaj o Nebukadnezarze, choć nie tylko, bo byli kolejni królowie. Wiemy, że Babilon miał wtedy 70 lat swego takiego wielkiego panowania, a aż do Belsazara i Nabonida. Wcześniej Amel-Merduk był, tak, czy Nabopolazar, ale to jest ten okres, kiedy miały się pojawić kluczowe proroctwa. Jakie to były proroctwa? Kto wymieniał te proroctwa? Kto mówił o tych proroctwach? No oczywiście musielibyśmy tutaj wymienić księgę Daniela, tak? No bo to jest czas służby Daniela. Też nie będziemy teraz szczegółowo omawiać tych proroctw, ale co możemy powiedzieć z księgi Daniela? Jakie najważniejsze proroctwo jest z księgi Daniela, które dotyczy Mesjasza? No oczywiście ci, którzy znają Stary Testament, którzy sięgają, bez trudu wskażą na 9 rozdział księgi Daniela. Oczywiście nie tylko 9 rozdział księgi Daniela mówi o Mesjaszu, jego chwale, bo wiemy, że
Mesjasz miał zmartwychwstać i nadal kontynuować swoją służbę, służbę na rzecz odkupienia ludzkości. Ale 9 rozdział jest kluczowy, ponieważ jest to pierwsza księga. Jest to pierwszy zapis proroczy, który umiejscawia w czasie przyjście Mesjasza. Wskazuje dokładnie, kiedy Mesjasz miał się oczywiście pojawić. Tak? I to jest bardzo ciekawe i oczywiście przeliczając te 70 tygodni, czyli 490 dni, czyli lat, bo mamy zasadę dzień za rok, gdybyśmy do 70 tygodni tej zasady nie zastosowali, no oczywiście z tych proroctw nic nie wynika i te wszystkie szczegóły, które są opisane w 9 rozdziale, nie spełniłyby się w przeciągu, załóżmy, 1,5 roku, tak? Ale jeżeli potraktujemy zasadę dzień za rok, tam wszystko się oczywiście spełnia. Ciekawie jest też ten tekst oddany z Księgi Daniela z 9 rozdziału, gdy mowa jest o Mesjaszu. Ja może jeszcze króciutko tylko otworzę tą księgę i tutaj czytamy, szczególnie tutaj chciałbym zwrócić uwagę na 26 werset, a po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Ale już Biblia Gdańska troszeczkę inaczej ten tekst oddaje. Mówi o tym, że pomazaniec będzie zabity, lecz mu to nic nie zaszkodzi. Tak, no jak można być zabitym i ci to nic nie zaszkodzi? To tylko w filmach science fiction takie rzeczy się dzieją, tak? Że tam superbohaterowie giną i zaraz wstają, znowu żyją i znowuż ich zabijają i znowuż gdzieś tam stają. Ale to są filmy science fiction, a tu jest rzeczywistość, która miała miejsce, gdy Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. I faktycznie, gdy sięgamy do Nowego Testamentu, a szczególnie do Apokalipsy i do tej wizji, które Jan miał na Apokalipsie zresztą samego Jezusa Chrystusa też, i to w różnych odcieniach i w różnych objawieniach, to Jezus Chrystus też ukazany został w Apokalipsie jako baranek, który no, gładzi grzechy, to jedno, ale baranek jakby zabity. To też takie dziwne określenie. Jak można być jakby zabitym? Albo jest się zabitym, albo nie. Ale tutaj, kiedy weźmiemy pod uwagę, że ten baranek został zabity, ale powstał, śmierć go nie zatrzymała, grób go nie zatrzymał, to troszeczkę już bardziej czytelnie dla nas wygląda. A więc 9 rozdział, czyli czasy królów babilońskich, tak? Księga Daniela. Kto jeszcze prorokował w tym czasie? No, prorokował w tym czasie Jeremiasz, tak? A czy Jeremiasz miał coś tam do powiedzenia na temat Mesjasza? No, oczywiście tych tekstów też byśmy tutaj trochę wykrzesali. Jeremiasz bardzo dużo mówi na temat dzieła Mesjasza, tak? W pewnych fragmentach, czyli pokazuje, jaką rolę miał Mesjasz spełnić i kim miał być Mesjasz tak naprawdę dla narodu izraelskiego w przyszłości, tak? No i tutaj chciałbym się odnieść do niektórych z nich. Na przykład 23 rozdział Księgi Jeremiasza, werset 5. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. A więc znowuż powracają te motywy dotyczące Dawida i jego potomka. I dalej czytamy, będzie panował jako król i mądrze postępował. Będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Ten potomek, co więcej, werset 6, za jego dni Juda będzie jaki? Wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. Tego Izraela jakby nie ma, ale Izrael będzie teraz w nowej odsłonie. Pamiętamy choćby taki zapis z listu Jakuba, gdzie Jakub pisze list, ten list jest powszechny, bo zwraca się do 12 pokoleń Izraela, które są rozproszone po świecie, ale one już mają możliwość usłyszenia o Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie. Potem to zjednoczenie w duchu następuje i to jest Kościół zjednoczony. Nawet jeśli ludzie są daleko, to są jednością w Panu. I co więcej, będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan, sprawiedliwość nasza. I to faktycznie niesamowicie łączy się z ostatnią księgą Starego Testamentu, z księgą Malachiasza, gdzie jest ta cudowna zapowiedź i też jest odczytywana jako mesjańska zapowiedź, tak? Już otwieram ten fragment. 3 rozdział Księgi Malachiasza i werset 20. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. A więc to wzejście słońca sprawiedliwości to jest nadejście Mesjasza. To jest słońce sprawiedliwości. Tutaj zwać go będą Pan Sprawiedliwość Nasza.
A gdybyśmy sięgali do kolejnych fragmentów, ja tu sobie dopisałem, tam 33 rozdział, werset 15-16, potem Jerozolima, jako małżonka baranka, jest nazwana Pan Sprawiedliwość Nasza. Tak? A więc znowuż to się łączy z Izajaszem 53 rozdziałem, który mówi o usprawiedliwieniu w Mesjaszu. Że mamy sprawiedliwość i usprawiedliwienie tylko i wyłącznie w Mesjaszu. I te teksty przygotowywały oczywiście na to, ale za każdym razem, czy może przy wielu przypadkach przypominają nam, że będzie konflikt i będzie oczywiście odrzucenie. Nawet 53 rozdział Izajasza, pierwszy werset, jak się zaczyna? Panie, któż uwierzył wieści naszej, a ramię komu, Pana komu zostało objawione? Bóg chętnie by objawił moc swojego ramienia, ale nie było chętnych, którzy chcieli to w pełni odebrać. Tak jak im to Bóg oczywiście przedstawił. Nawet uczniowie Jana Chrzciciela, zobaczcie, Jan Chrzciciel powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To słuchali jego uczniowie. Czy wszyscy poszli za Jezusem? O niektórych czytamy tak i nawet stali się apostołami. Ale reszta została. Zobaczcie, została po śmierci Jana Chrzciciela, bo wiele lat później apostoł Paweł trafia na uczniów Jana Chrzciciela i pyta się, jakim sztem zostaliście ochrzczeni. Oni nadal stanowią taką osobną jakby enklawę, grupę, która no, jednak nie posłuchała tego nakazu. Nie uznała tego z jakichś powodów. Tak? Tak bardzo może przylnęli do Jana, że uważali, że Jan jest tym wszystkim, czego oni chyba potrzebowali i poszukiwali. A więc proroctwa mówią o tym wyraźnie. Gdybyśmy sięgnęli do proroctwa Habakuka, tam jest powiedziane, że wykonuje za dni waszych dzieło, które gdyby wam opowiadano, nie uwierzylibyście. Tak? Potem apostoł Paweł oczywiście rozmawiając z Żydami przywołuje to proroctwo z Habakuka i przestrzega ich, że oni mogą tego samego doświadczyć, że będą mieli problem z uwierzeniem w to wszystko. Dlaczego był ten problem? No wiele rzeczy na to wpływało. Nie tylko kwestia oczekiwania tego doskonałego władcy, ale też inne problemy natury duchowej gdzieś uniemożliwiały. No i teraz oczywiście zmierzamy już powolutku do końca. Zmierzamy powolutku do końca, a więc mamy Księgę Jeremiasza. Mamy oczywiście w Księdze Jeremiasza Nowe Przymierze. Tak? To właśnie Księga Jeremiasza mówi o tym Nowym Przymierzu. I te Nowe Przymierze będzie możliwe w Mesjaszu. Mamy Księgę Ezechiela. I też moglibyśmy się odnieść do pewnych fragmentów, w których Ezechiel właśnie mówi o tym odrodzeniu duchowym, o usunięciu serca kamiennego i mięsistego i udzielenie, czy włożenie jakby, transplantacja serca tak, na mięsiste, o odrodzeniu z ducha, o pokropieniu wodą, o oczyszczeniu wodą, a więc aluzja do chrztu. Te wszystkie treści znajdziemy w Księdze Ezechiela. O zmartwychwstaniu do nowego życia, oczywiście 37 rozdział Ezechiela. I takimi obrazami też Bóg przemawia. Nawet ja mam takie wrażenie, że nawet przez Ezechiela jako człowieka, że Ezechiel też jest taką pewną postacią typologiczną wskazującą na Chrystusa. Zobaczcie, że kiedy czytamy Nowy Testament, jak Jezus Chrystus siebie przedstawia najczęściej? Jakim tytułem? No Syn Człowieczy. Tak? A jak Bóg się zwraca do kapłana i proroka Ezechiela najczęściej? Synu Człowieczy. I co ciekawe, gdybyśmy sięgnęli do Księgi Ezechiela, tam czwarty bodajże rozdział, to Bóg nakazuje wziąć winę Izraela Ezechielowi na siebie i położyć się na boku i leżeć tam przez ileś dni. I on nosi winę Izraela. Jest synem człowieczym, który nosi winę Izraela. To też jest niezwykłe, prawda? Gdybyśmy teraz jakby osobny dział poruszyli tych postaci typologicznych wskazujących na Mesjasza, wiele niezwykłych treści jest zawartych oczywiście w księgach, które też rysują obraz przyjścia Jezusa, jak Abraham i ofiarowanie Izaka i wiele oczywiście innych miejsc z Pisma Świętego. A więc Ezechiel jakby zamyka ten okres. Mamy jeszcze końcówkę Starego Testamentu, a więc późniejszych proroków jak Zachariasza, Michasza, Ageusza, przepraszam, Malachiasza. No w tych proroctwach mamy i króla, księdza Ageusza, władcę tego, który przyjdzie do świątyni i świątynia będzie przez to wspanialsza niż nawet ta odbudowana, która już nie odpowiadała majestatem i wielkością tej, którą zbudował Salomon.
Tak? Niektórzy, pamiętamy z księgi Ezdrasza, Nehemiasza, niektórzy Izraelici, jak zobaczyli tą księgę, tą nową świątynię, to zakrywali swoje twarze i płakali, że ta świątynia już nie jest tak. Nawet chyba Herod, gdy odbudował tą świątynię, ona nie była taka jak za Salomona. Ale przyszedł ktoś, kto powiedział, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I teksty mówią do jego testamentu, że mówił o świątyni swojego ciała. On zaszczycił miejsce świątynne. W zasadzie no do samej świątyni Chrystus nie wszedł, tylko poruszał się po dziedzińcu. Czasami mówi się, że w świątyni. On nie był w świątyni, to był dziedziniec. Tak? No oczywiście, jeżeli weźmiemy dziedziniec pod uwagę jako część świątyni, to tak, ale faktycznie, kiedy mowa jest o świątyni w Biblii, to zazwyczaj jest to miejsce święte i najświętsze. To jest uznane za świątynię, tak? Która jakby odwzorowuje się odpowiedzią świątyni niebiańskiej. Dziedziniec odpowiada ziemi oczywiście, ale to jest osobny temat. Nie chciałbym teraz tego rozwinąć, a więc na koniec mamy tutaj te księgi. No co mamy tutaj jeszcze w tych księgach? W tych księgach mamy niezwykłe rzeczy. Oczywiście w księdze Zachariasza mamy też wspaniałe treści. Na przykład trzeci rozdział opowiada o tym, że Bóg jednego dnia, werset 9, jednego dnia na kamieniu, który ma 7 oczu, wryje napis i jednego dnia zmarzy winę tej ziemi. Bardzo przypomina 9 rozdział Księgi Daniela, kiedy jest opis Mesjasza, który tego dokonuje, tak? W połowie tygodnia. A więc jednego dnia zmarzy winę tej ziemi. W Księdze Zachariasza też mamy teksty, które nawiązują do Judy, do oczywiście odkupienia w Judzie. 10 rozdział, kiedy przyjdzie późny deszcz, nie chodzi tu o błogosławieństwo, ale o wylanie Ducha Świętego, to mamy tutaj powiedziane o Panu Zastępów, który ujmie się za swoją trzodą, a szczególnie za domem Judy i uczyni z nich wspaniałego rumaka bojowego. Z niego wywodzi się kamień węgielny. Z tego domu Judy wywodzi się kamień węgielny, a więc znowuż pojawia się motyw oczywiście kamienia węgielnego. W 12 rozdziale będziemy czytać o Mesjaszu, który zostanie zabity, przebity i wtedy spojrzą na mnie, tam 10 werset, i wtedy spojrzą na mnie na tego, którego przebodli. A więc znowuż jest pokazane, że Mesjasz będzie zabity, uśmiercony, tak jak Izajasz 53 rozdział, czy inne fragmenty Biblii, Psalm 20 oczywiście drugi. 13 rozdział, werset 1. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte do oczyszczenia z grzechów i nieczystości. Tym źródłem otwartym oczywiście jest to, co Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie. Z tego źródła płynie przebaczenie. To w księdze Ozeasza proroka będzie powiedziane, że Bóg z Doliny Achor uczyni bramę nadziei. Tą bramą nadziei jest oczywiście też Jezus Chrystus. To jest nowa nadzieja, pełna nadzieja, o której mówią Pisma. Również werset 6 z 13 rozdziału. A gdy ktoś cię zapyta, cóż to za rany masz na piersi, wtedy odpowie, to są rany, które mi zadano w domu moich przyjaciół. Zobaczcie, jak często teksty mówią o cierpieniu Chrystusa. Jak często wskazują na to, że Mesjasz będzie bardzo srogo potraktowany. Werset 7. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi, przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan Zastępów. Uderz pasterza, będą rozproszone owce. Tak? A więc coś trudnego przyjdzie w tych czasach. Coś niełatwego, co przeżyją nawet naśladowcy. Nawet naśladowcom tego Mesjasza będzie trudno, bo oni się rozproszą na pewien moment. Tak? Potem oczywiście po zmartwychwstaniu Izajasz mówi, że to potomstwo się pojawi, a więc będzie triumf, będą nawrócenia, będą ludzie, którzy oczywiście w to uwierzą, którzy będą to uznawać, którzy będą się tym radować. A więc Słońce Sprawiedliwości, Malachiasz, ostatnie słowa, przyjdzie odnowa, przyjdzie zbawienie. Sam Pan, 3 rozdział oczywiście Księgi Malachiasza, jest powiedziane, przyjdzie do swojej świątyni, ale będzie go poprzedzać głos wołającego na pustyni, o czym Izajasz mówi. Tutaj 3 rozdział Malachiasza na to wyraźnie wskazuje. Kończąc te fragmenty bardzo pobieżnie,
bardzo pobieżnie. Dzisiaj powiedziałem, że tylko pobieżnie nawiążę do pewnych tekstów starotestamentowych. Chciałbym jeszcze tą myśl podkreślić, o której już wspomniałem, że kiedy Izraelici, ci, którzy uwierzyli oczywiście w Jezusa jako Mesjasza, mieli pewną misję do wykonania. Musieli tym swoim ziomkom, tym Izraelitom, którzy jeszcze nie uwierzyli, przekazać i przekonać ich. No wiemy, że Duch Święty przekonuje, ale próbować przekonać ich do tego, żeby zrozumieli, że zanim miał przyjść Mesjasz pełen chwały, glorii i przynieść te błogosławieństwa z tytułu swojej śmierci, swojego dzieła odkupienia, musi przejść drogę cierpienia. Musi cierpieć. Jezus Chrystus w końcówce swojego dzieła wyraźnie do apostołów powiedział: Mesjasz musi cierpieć. Nie ma ucieczki od tego. Nawet kiedy z uczniami w drodze do Emaus szedł, napomniał ich o gnuśnego i leniwego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie musiał cierpieć, aby wejść tego wszystkiego, aby wejść do swojej chwały? I gdy przeglądamy Nowy Testament, listy, cały czas motyw cierpiącego Mesjasza jest uwidaczniany, ukazywany w nauczaniu, w katechezie oczywiście wczesnego kościoła chrześcijańskiego. I ci, którzy to zrozumieli, ci, którzy to przyjęli, uwierzyli, bo faktycznie powiedzieli: tak, pisma mówią wyraźnie o tym, że on będzie cierpiał, że on będzie odrzucony, że nie spotka się ze zrozumieniem ani współczuciem. I to się dokładnie stało w Jezusie z Nazaretu. Dzisiaj kończąc ten kolejny wykład, chciałbym zaprosić was na jeszcze dwa wykłady. Niech tak będzie te 7 wykładów, w których poprzyglądamy się, jak już wspomniałem, przez pryzmat Nowego Testamentu, jak Jezus był przyjęty i jak został potraktowany. Zapraszam was wszystkich serdecznie na kolejne spotkanie związane właśnie z tym tematem. Niech Bogu będzie chwała za to, co żeśmy już do tej pory przestudiowali. Amen.